Kiedy tylko zobaczyłem ten plakat, to stało się jasne, że będę musiał tam pojechać, ponieważ uwielbiam klasykę motoryzacji. To wszystko, co mogłem tam pooglądać, rzuciło mnie na kolana, ale ten pierwszy wynalazek, chociaż nie klasyczny, mnie naprawdę zadziwił. Muszę ci zdradzić, że miałem kłopoty z rejestracją tego samochodu. No tak. Chociaż ono, wiesz, ma homologację hiszpańską, niemiecką, belgijską i Wielkiej Brytanii. I w tych wszystkich krajach bez problemu była rejestrowana, nazywa się Condesa, czyli księżniczka. Tak, dokładnie mówiąc, to baronowa, ale baronowa to jakoś no głupio brzmi. Brzmi baronowa. No tak, między baranem a baleronem, także, ale nazywamy ją księżniczka, to... Łatwiej. Sympatyczniej, łatwiej. Tak jest. Ten jest w oryginalnym stanie, tak jak dokładnie wyszedł z fabryki, nic tu nie jest. A co jest, na czym to jest zbudowane technicznie? Mówisz o silniku? O silniku i elementów podwozia. Silnik jest, więc wiesz, te wszystkie bebechy mechaniczne, czyli rama, podwozie, silnik, skrzynia biegów, mechanizmy, tutaj te kierownicze, napędy i dalej, wszystko pochodzi z Citroena 2CV. A taki mały Roadster MGF był pierwszym od lat 60. na nowo opracowanym modelem MG, bardzo podobnym w koncepcji do japońskiej Mazdy MX-5. Jak dla mnie stare Capri to kultowe auto. Obok mojego ukochanego Capri, auto, które stało się ikoną stylu, Golf GTI. A zaraz obok nie mogło zabraknąć Ameryki. Piękny Buick GS400 miał być bardzo luksusowym muscle carem. Największy silnik, jaki można było zamówić, to był przepiękny V8 6600. Obok Mercedesów pojawiły się także, uwaga, Wartburgi. '76. Jeszcze dwusów. Dwusów, oczywiście. Żaden Volkswagen. Nie. Wajcha przy kierownicy. Tak musi być. Tak musi być. Wartburg, zaraz koło takiej pięknej korwety, to możliwe tylko na takiej imprezie. Dlaczego właściciel manty ma obtarty łokieć lewy? Nie wiesz? No bo jak wyjeżdża z garażu, no przecież wszyscy to wiedzą już od 40 lat. Ponieważ według dowcipów miał wjeżdżać do garażu zawsze z łokciem za oknem. Zaraz obok tego pięknego Mercedesa SEC, wspaniały transporter, uwaga, pick-up. Piękna ósemka. O Jezu, piękna. W Belgii. Wszystko tu jest ładne. Dobra. No. A mnie zawsze przy tych mocno używanych autach zachwyca dbałość właścicieli o ich piękny stan i każdy szczegół. Ten model Mercedesa zawsze kochałem. 124 w wersji CE, czyli coupé. Ten model Lincolna kochałem właśnie za kształt tego okienka. Zaraz obok pięknego Lincolna równie dostojny Mercury. A dla tych, którzy nie kochają wcale aut amerykańskich, obok atrakcyjny Mitsubishi Eclipse. A zaraz z dumą polski Fiat 126P, czyli maluch, obok Porsche. A do tych aut
myśli do Capri wracam zawsze z sentymentem. A zaraz obok europejskiego Capri amerykański sportowy Mustang. Tak zatem wygląda sport według Forda. A to auto dla świętego, czyli Volvo 1800. To właśnie takim modelem jeździł Roger Moore w filmie Święty. Podobno wpadł w zachwyt. U123, czyli beczka w wersji coupé. A zaraz obok syrenka zwana skarpetą. Syrenka Mercedesa to niezła awantura. Tak? Nic się nie dzieje. Jedno i drugie jest w garażu, stoi i czeka. Przykryte zawsze, jak potrzeba, kocykami. A wielbiciele Opla GT nazywali go małą niemiecką korwetą. A tak miało wyglądać atrakcyjne coupé po japońsku. To auto udowadnia, że już jestem strasznie stary. Żeby ładny Saab 900 był już klasykiem. A zaraz obok kultowa Elektra 225. Trzeba przyznać, że Amerykanie wtedy, w tamtych latach, projektowali auta tak, żeby zachwycały w każdym szczególe. Marki Ambassador prawie nikt już dzisiaj nie pamięta. A była ona w swoim czasie kontynuacją znanego bardziej Ramblera. Tak czy inaczej, takie spotkania klasycznej motoryzacji budzą we mnie swojego rodzaju nostalgię.